Wszystko wskazuje na to, że w Warszawie będzie obowiązywać nocna prohibicja. O tym porozmawiam z moim kolejnym gościem. Z nami jest już aktywista, publicysta, działacz społeczny oraz były radny Jan Śpiewak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Po przeprowadzonych konsultacjach, w których aż 81% respondentów opowiedziało się za zakazem sprzedaży alkoholu w sklepach w stolicy, prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział przygotowanie uchwały. Czy to oznacza, że Warszawę już niedługo czeka nocna prohibicja? Ja oczywiście mam taką nadzieję, ale tutaj małe sprostowanie, panie redaktorze. Nocna prohibicja to słowo bardzo mocne. Prohibicja oznaczałaby, żebyśmy nie sprzedawali tego alkoholu wszędzie. Ale w restauracjach on będzie dostępny. Dokładnie, on będzie dostępny w restauracjach, będzie dostępny w barach, więc będzie dostępny tam, gdzie ktoś bierze odpowiedzialność za zachowanie ludzi, tak? Bo tutaj chodzi przede wszystkim o tym nieodpowiedzialne zachowanie niestety osób, które spożywają alkohol w nocy, i to nieodpowiedzialne zachowanie, jej konsekwencje tego zachowania, no to są oczywiście ogromne koszty społeczne, zdrowotne, bezpieczeństwo, pewnie za tę chwilę o tym pogadamy. Rafał Trzaskowski był przeciwnikiem wprowadzenia takiego ograniczenia nocnego sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i w sklepach. Opowiadał różne dyrdymały i bzdury, no, które naprawdę ciężko skomentować, chociażby takie, że powrócą meliny, mety i alkohol to w ogóle będzie sprzedawany nielegalnie. Tam pojawił się też taka teoria, że w momencie, kiedy zakaże się w jakimś rejonie miasta, to właśnie te wszystkie sklepy wyprowadzą się gdzieś poza obrzeża miasta i tam właśnie powstaną te takie meliny. No tak, znaczy Rafał Trzaskowski uchodzi za młodego polityka, ale jest ewidentnie skonstruowany i stworzony w PRL-u. Takie ograniczenie sprzedaży alkoholu obowiązuje w bardzo wielu miastach w Polsce i nie było nigdzie takiego typu zjawiska. Wrocław, Poznań, Kraków. Olsztyn, ale też mniejsze samorządy, ponad 10% samorządów w Polsce przyjęło takie ograniczenie, więc my jesteśmy w miarę dobrej myśli, no ale nie zmienia to faktu, że no prezydent miasta, jest to robione niejako wbrew jemu i nie wiemy do końca, jak ta rada miasta zagłosuje. Wiemy, że jest poparcie ze strony lewicy, wiemy, że jest poparcie ze strony części radnej Platformy Obywatelskiej. Nie wiemy do końca, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało, ale jesteśmy na pewno dużo bliżej tego celu, niż byliśmy chociażby rok czy dwa lata temu, gdy tę dyskusję zaczynaliśmy. Tak, decyzja jest rozpoczęta. Prawo jeszcze nie weszło w życie, ale już budzi masę kontrowersji, ponieważ jednak podczas konsultacji społecznych warszawiacy opowiedzieli się za tym, żeby prohibicja w sklepach i na stacjach obowiązywała od 22. Ale jednak plan miasta jest taki, żeby wprowadzić prohibicję od godziny 23. Tutaj chciałbym przytoczyć wypowiedź rzeczniczki ratusza. Wynika to ze względów praktycznych i rozmów z przedsiębiorcami. Jest mnóstwo sklepów, na przykład Żabek, które są czynne od do godziny 23. Gdyby zakaz obowiązywał wcześniej, musieliby na tę godzinę, czyli od 22 do 23, zakrywać alkohol, zamykać lodówki. To po prostu wynika z czystej pragmatyki. No niesamowite, naprawdę, niesamowite trudność zamknąć lodówkę albo przykryć ją jakimś plandeką. No nie, no to są wyjaśnienia absolutnie niepoważne i dziwimy się tymi, że tak powiem, dziwimy się tym wypowiedziom. No i oczywiście trudno nie myśleć o tym, co się działo na kampusie Polska, tak? Impreza Rafała Trzaskowskiego finansowana była bardzo szczodrze, z tego co słyszymy, przez Żabkę. Żabka jest potężną firmą, która ma ogromne interesy, wzbudza gigantyczne kontrowersje. Jest to firma, która jest oskarżana o łamanie prawa pracy, o łamanie zakazu handlu w niedzielę, o wykorzystywanie modelu franczyzy w celu właśnie optymalizacji podatkowej z ogromnych zysków i była bardzo szczodrym sponsorem tego kampusu. Więc mamy. Czyli możemy mówić o takim swojego rodzaju lobbingu? No tak, mówimy tutaj, prawda, ostatnio mówi się o lobbingu deweloperów, ale ustawa o franczyzie nie jest przygotowywana, mimo że obiecywali to politycy, że będzie uregulowana sytuacja franczyzy. Żabka nie jest uregulowana i Żabka ma być beneficjentem tych zmian, no bo proszę sobie wyobrazić, no, że Żabka, mało jest tak naprawdę sklepów spożywczych, które są otwarte poza Żabką do 23:00, to jest jedna godzina dość późna, więc tego typu ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy, no, przekieruje ogromną część tych klientów sklepów nocnych właśnie na te najpóźniejsze godziny do Żabki, więc jest to rozwiązanie, na którym Żabka bardzo w Warszawie skorzysta, a my tego nie chcemy, bo chcemy po prostu, żeby od godziny 22 warszawiacy mieli już po prostu spokój. Też to, że te ograniczenie obowiązuje do 6 nad ranem, też jest, umówmy się, no, bardzo, bardzo liberalnym podejściem, tak? No bo wiemy też o ogromnej liczbie chociażby małpek sprzedawanych rano i ogromna rzesza ludzi, mieszkańców, pracowników po prostu
upija się w drodze do pracy o godzinie, kupując ten alkohol o godzinie 6 rano, 7 rano. Myślę, że każdy, kto był kiedykolwiek w sklepie spożywczym i widział, co się kupuje o tych godzinach, wie, jakim problemem jest ta sprzedaż i późno wieczorem, i wcześniej rano. No ale ustawodawca nie dał nam takiej możliwości, więc my przynajmniej chcemy, żeby to było od tej 22 do 6. Mapeczki dodatkowo opodatkowano, ale z tego, co widać, jednak ta sprzedaż aż tak nie zmalała. No mówimy o ponad milionie dziennie sprzedawanych w Polsce, małpeczek, w całej Polsce. Ja słyszałem o danych, że wręcz 3 miliony dziennie. Ja nie wiem, czy te dane może się zdezaktualizowały, ale parę lat temu publikowano tą informację, że to jest około 3 milionów dziennie, z czego milion rano. Milion rano. Rano, no to są po prostu, proszę sobie wyobrazić, tak? No zakładając, że to jest, no nie wiem, 600-700 tysięcy osób, bo niektórzy pewnie kupują więcej niż jedno, no idzie wstawionych do pracy, no to jest przerażająca perspektywa. To, co się wydarzyło, to objęto faktycznie podatkiem te małpki, ale coś zrobili producenci, po prostu obniżyli trochę moc. I można powiedzieć, że to jest oczywiście jakieś rozwiązanie, ale no, my uważamy, że w ogóle alkohol nie powinien być sprzedawany w małych buteleczkach, takich gotowych do ukrycia, do schowania. Że jest to również produkt, który powinien być albo po prostu bardzo wysoko opodatkowany jeszcze wyżej, albo po prostu powinien zniknąć z naszych półek. A co ze sprzedażą na stacjach benzynowych? Nie mówię o nocnej prohibicji, ale mówię o w ogóle wykluczeniu tego alkoholu ze stacji benzynowych. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że projekt ustawy właśnie w tej sprawie zakazujący sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych jest w godzinach nocnych, jest już gotowy i mógłby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Ale tutaj mówimy właśnie tylko o tych godzinach nocnych, a co właśnie w ciągu dnia? Jednak są kierowcy, którzy podjeżdżają na stację, kupują alkohol. Tak, znaczy my oczywiście cieszymy się, że jakkolwiek ten temat sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych został poruszony i faktycznie jest nadzieja na to, że ten alkohol przynajmniej w nocy nie będzie sprzedawany. No na pewno stacje benzynowe nie są miejscem, gdzie alkohol powinien być dostępny i na pewno dostępny w takiej ilości i to też dostępny w każdej mocy, bo nie mówimy tylko o piwie czy winie, ale mówimy normalnie o wódce, tak? No i jest to absolutna paranoja, że jak się wchodzi na stację benzynową w Polsce, to najwięcej, że tak powiem, miejsca zajmują nie tam płyny do spryskiwaczy, jakieś smary, czy nawet te batoniki nieszczęsne, tylko zajmuje właśnie alkohol. No to jest pewnego rodzaju paranoja, ale to jest krok w dobrą stronę. My oczywiście jako fundacja takie propozycje również, my chcieliśmy, żeby ten zakaz objął cały dzień, no ale to jest jakiś krok, który no, ucywilizuje tutaj naszą sytuację, tak samo jak mamy nadzieję, że ucywilizuje troszeczkę sytuację konfiskata a odpijanym kierowcom, tak, no bo widać, że tylko takie bardzo mocne narzędzia są w stanie wpłynąć na to, żeby ludzie po prostu, którzy są uzależnieni od alkoholu, tak, bo mówimy o ludziach, którzy są chorzy po prostu, to im jest potrzebna pomoc, no żeby nie wsiadali do tego auta, żeby po prostu nie mieli do niego dostępu, a na pewno ułatwianie im tego spożycia poprzez sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych też nie powinno mieć miejsca. Przed chwilą moim gościem była europosłanka Konfederacji, Anna Bryłka. Rozmawialiśmy m.in. o kampanii prezydenckiej Sławomira Mentzena, ale też w kontekście akcji, słynnej akcji, czyli piwo z Mentzenem. Usłyszałem przed chwilką, że piwo z Mentzenem nie będzie elementem kampanii prezydenckiej Sławomira Mentzena, ale było jednak tym elementem wcześniejszej kampanii w wyborach parlamentarnych oraz takiego w ogóle promowania swojej osoby. Czy to jest dobry sposób promowania, czyli napić się piwa ze swoim ulubionym na przykład politykiem? No, panie redaktorze, no mi się wydaje, że to nie jest najlepszy pomysł, tak? Myślę o wzorcach przede wszystkim. Konfederacja jest partią, która, no, nie wiem czy reprezentuje, ale na pewno odwołuje się do wyborców bardzo młodych, do nastolatków, do dwudziestolatków. To są wtedy ten wiek, kiedy się nabywa pewne nawyki, kiedy niestety też się często wpada w nałogi. I no myślę, że tutaj odpowiedzialność polityków jest taka, żeby nie promować tego typu zachowań, szczególnie, że wiemy, że na imprezach z Mentzenem no na jednym piwku się nie kończyło, tak? No wszyscy widzieliśmy to nagranie Mentzena, który ledwo trzyma się na nogach upitego w sztok. No to są bardzo złe wzorce i w tym sensie Mentzen demoralizuje młodzież i demoralizował Polaków. No i na pewno on też ma dzieci, on też ma rodzinę. No, myślę, że naprawdę powinniśmy sobie i cieszy mnie ta deklaracja, że już tego piwa z Mentzenem nie będzie, bo myślę, że to po prostu było coś gorszącego i niewłaściwego publicznego oglądanie po prostu pijanych polityków zataczających się nad ranem. Była, prawda, dyskusja o tym, że mamy problem z fentanylem. Przez moment dziennikarze powtarzali, że jest jakiś wielki problem z fentanylem. Nie, no naszym fentanylem jest etanol i Mentzen niestety, który, tak jak mówię, no
był nagrywany po powstaniu naprawdę ciężkiego upojenia, no pokazuje, jak ciężki jest to narkotyk. Teraz temat, który już pan wcześniej wywołał, czyli kredyt 0%. W ostatni weekend w Warszawie odbył się protest pod Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Manifestujący właśnie chcieli się sprzeciwić kredytowi na start, którego elementem jest kredyt 0%. Czy możemy obecnie mówić, że w obecnym rządzie zasiada koalicja deweloperska? Tak, absolutnie. Koalicja deweloperska jest faktem i co więcej, ta koalicja deweloperska łączy nie tylko członków rządu, mówię, myślę tutaj przede wszystkim o PSL-u i Platformy Obywatelskiej, ale również Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zobaczyć, te partie na co dzień zwalczają się tutaj, najgorsze wyzywanie się, będziemy was aresztować do więzienia, w ogóle nienawidzimy się, ale jak przychodzi, żeby zrobić dobrze bankom i deweloperom, to nagle jest pełna sztama, tak? Więc widzimy, że ten popis deweloperski, on istnieje, ta koalicja deweloperska istnieje, to są gigantyczne pieniądze, to jest oficjalne wpłaty na kampanię. Ostatnio internet obiega informacja, że... No właśnie, to może teraz bym poprosił jeszcze, zanim przejdziemy do tej części rozmowy, tak, małą grafikę. Dobrze. Przedwczoraj okazało się, że PSL przyjął prawie 1 000 000 złotych na kampanię od osób z szeroko pojętej branży deweloperskiej. Dziś okazuje się, że Platforma Obywatelska od podobnego grona otrzymała 5,5 miliona złotych, prawie 30% wszystkich wpłat. Tutaj teraz poproszę kolejną grafikę, na niej widać między wpłaty, które były dokonywane na konto Platformy Obywatelskiej. Proszę powiedzieć, czy te dane, te liczby nie są niepokojące? Absolutnie są niepokojące, tak? Znaczy widzimy, że ta branża nieruchomościowa, tak, bo tutaj jest, to jest szeroko rozumiane, to jest z jednej strony budowanie, wynajem nieruchomości, znaczy, że ona jest bardzo silnie wpływa na rządzących, ona ma ogromne wpływy w samorządach, w rządzie. Ten program 2%, który doprowadził do 20% ponad wzrostu cen nieruchomości w zaledwie parę miesięcy, teraz kolejny raz powtarzanie tych samych błędów za pomocą kredytu 0%, no, człowiek się zastanawia, czy to są tacy idioci, przepraszam, no czy jednak mają jakiś interes w tym, tak? No bo jakby nawet konfederaci, którzy no, uprawiają niebywałą demagogię ekonomiczną, no, wiedzą, że jeśli się stymuluje tylko popyt, a nie stymuluje się podaży, to ceny będą rosły. Więc dopłacanie do kredytów, dopłacanie kończy się tym, że po prostu rosną ceny, rosną marże deweloperów. A my dzisiaj mamy podstawowy problem, jest taki. Problem jest taki, że marże deweloperów wynoszą ponad 30%, a kredyty w Polsce są najdroższe w Unii Europejskiej. No, za kredyt hipoteczny w Polsce się płaci 8-9% w skali roku. No to o połowę tańsze są kredyty gotówkowe, konsumenckie w Niemczech, w strefie euro. No, że to naprawdę te kredyty są lichwami tak naprawdę, a przecież są zabezpieczone mieszkaniem, czyli najbezpieczniejszą rzeczą, jaką może być. No to jest, my jesteśmy jako społeczeństwo po prostu wysysane, no, są z nas soki żywotnie właśnie za pomocą tych wysokich cen nieruchomości, za pomocą ogromnych marż deweloperskich, za pomocą najdroższych kredytów i zamiast rozwiązać ten problem dwujako, czyli z jednej strony zapewnić podaż w segmencie niekomercyjnym, tak, spółdzielcze, komunalne, TBS-y, cokolwiek, tak, czyli ten segment, czyli niedeweloperski i z drugiej strony obniżyć ceny kredytów, tak. Mamy państwowe banki, mamy Bank Ochrony Środowiska, mamy BGK, mamy inne banki. Dlaczego te banki nie obniżą oprocentowania kredytów? Dlaczego państwo zamiast działać tutaj w sposób po prostu ograniczając te zyski banków, ono chce koniecznie tym bankom i koniecznie tym deweloperom jeszcze im wepchnąć kasę? No to jest dla mnie oburzające i świadczy na pewno, no nie chcę mówić o korupcji, tak, ale ten lobbying, te nieczyste wpływy tej branży nieruchomościowej w dwóch największych partiach i w PSL-u, o którym tutaj jest mowa, są ewidentne. I bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy i mam nadzieję, że ten kredyt jednak nie wejdzie w życie. No właśnie, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało. W momencie, kiedy mamy określoną pulę mieszkań na rynku i dajemy kredyt 0%, nie sprawimy, że pula mieszkań wzrośnie. Po prostu będzie większa liczba ludzi, którzy będą mieli możliwość kupić to mieszkanie, ale liczba tych mieszkań pozostanie tak, taka sama, czyli tak, cena wzrośnie. Tak, dokładnie tak, no dokładnie tak. I proszę pamiętać, że mieszkanie nie jest dobrem jak każde inne, to nie są, nie wiem, samochody, to nie są buty. Każdy musi gdzieś mieszkać i ten deficyt tych mieszkań powoduje, że ludzie są w stanie wydać dużo więcej, niż powinni wydać na to mieszkania. I mówmy się,
deweloperzy w Polsce budują naprawdę kiepsko. To nie są jakieś niesamowite rzeczy. Na Zachodzie deweloperzy obsługują przede wszystkim ten segment premium, tak? Czyli tych bardziej zamożniejszych ludzi, którzy właśnie stać na te kredyty, którzy chcą mieszkać w trochę lepszych osiedlach, trochę lepiej zaprojektowanych, może trochę wyższych, z lepszych materiałów. W Polsce deweloperzy całkowicie zdominowali rynek, budują naprawdę totalny badziew, no co tu dużo mówić, źle zaprojektowane, z tanich materiałów, i jeszcze po prostu mają te gigantyczne marże. No to jest, wszystko stoi na głowie, a wiemy, że dzietność, oczywiście dzietność jest, spada, ale jednym z powodów, dla których ona spada, jest taka, że ludzie, którzy mają po 20 parę lat, nie mają własnego M, tak? I nie mają szansy na to własne M, więc odkładają decyzję o własnych dzieciach, a jak już dorobią się tego mieszkania, wydadzą te, zdobędą te 100-200 tysięcy na wkład własny, zakredytują się na te 30 lat, to już są zazwyczaj tacy starzy i tak wyżyłowani, że nie mają jak założyć tych rodzin. Więc to jest kwestia naprawdę suwerenności naszego państwa, racji polskiej stanu, uruchomić budownictwo społeczne i ograniczyć te gigantyczne marże i zyski banków. Ale niestety państwo polskie jest państwem paramafijnym. Niestety, co tu dużo mówić. I te lobby, czy one są korupcyjne, czy one są jakieś towarzyskie, ja nie wiem, ale no, nikt nie był w stanie do tej pory rozbić tego kartelu bankowo-deweloperskiego, który trzęsie Polską. To jest on najważniejsze. Ale mówienie o mafii nie jest za mocne, to nie jest jednak... Mówimy o lobbingu, ale mówienie o mafii to nie jest ten krok za daleko. Powiedziałem, panie redaktorze, bo mam przez wrażenie, że naprawdę no jakby... No nie jestem w stanie zrozumieć tych polityków, znaczy dlaczego oni się tak zachowują, czemu oni... Budowa mieszkań to nie jest fizyka kwantowa, to jest naprawdę bardzo prosta rzecz. Jakby pan zobaczył dewelopera takiego zwykłego, to by pan pomyślał sobie, czasem by się pan złapał za kieszeń, tak? Bo to są ludzie, którzy często pochodzą z półświatka, którzy wyszli z jakichś bardzo dziwnych interesów. To nie jest kwiat narodu, to nie są intelektualiści, to nie są profesorowie. To są zazwyczaj naprawdę, to nie wymaga to ogromnych kompetencji intelektualnych budowa i lanie betonu. A jakiegoś dziwnego powodu oddaliśmy całkowicie politykę mieszkaniową, przestrzenną, urbanistyczną w ręce tych ludzi. To jest zbrodnia i trudno mi to tylko tłumaczyć głupotą polityków. I tutaj stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był Jan Śpiewak, działacz społeczny i były radny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.